Mateusz Rzemek, to jest Rzecz o Prawie. Ze mną w studio pani Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani prezes, ku zaskoczeniu wszystkich, w zeszłym tygodniu nowelizacja zaostrzająca ograniczenia w handlu w niedzielę spadła z porządku obrad Sejmu, wycofano wszystkie projekty, bo tam było kilka, łącznie tam z opozycyjnymi, ale najważniejszy, ten przygotowany przez posłów PiS, przewidujący zmianę przepisów dotyczących placówek pocztowych, rozszerzenie możliwości współpracy członków rodziny z przedsiębiorcą prowadzącym taki sklep w niedzielę, no takich mnóstwo doprecyzowujących, jak to nazwali autorzy tych zmian, ale no, zaskoczeniem było to, że nagle no, wydawałoby się, że to zostanie uchwalone i trafi do Senatu, pan prezydent podpisze od 1 stycznia, to miało już chyba zacząć obowiązywać. Nagle ten projekt spada z porządku obrad. Co to oznacza dla przedsiębiorców, których miałby dotyczyć? Przede wszystkim wydaje nam się, że być może trafiają argumenty, które podnoszone były na sali sejmowej również, pokazujące, że zmiana prawa w tym kształcie, którą proponują w tej chwili ustawodawcy, nie ma sensu, bo tak naprawdę przedsiębiorcy, którzy mają dziś możliwość handlowania w niedzielę przy tych zapisach, które są w tym prawie obecnym, działają zgodnie z prawem, więc nie rozumiemy, dlaczego powinno się zmieniać zapis dotyczący chociażby sieci, która ma również w swoim asortymencie usługi pocztowe, tylko dlatego, że działa zgodnie z prawem. Podnosiliśmy ten argument. Ja pani odpowiem, tutaj autorzy stwierdzili, że no widocznie źle napisali to prawo. No i właśnie tak jak pani wspomniała, jedna z sieci handlowych no, otwiera swoje placówki w niedzielę, formalnie objęte zakazem handlu, no, ale wykorzystując tą naklejkę, że to jest placówka pocztowa. Po pierwsze w tym zakresie wypowiadały się już sądy, które uznały tak jednogłośnie, że tutaj nie ma łamania prawa. Mhm. Po drugie, tak naprawdę łatamy złe prawo, bo ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę jest złym aktem prawnym i wiemy o tym doskonale wszyscy. Budzi wiele kontrowersji, skłóciła środowisko handlowe, skłóciła pracowników, dyskryminując ich na tych, którzy muszą pracować w niedzielę i ci, którzy nie muszą lub nie mogą pracować w niedzielę. I dzisiaj po sondażach, które właśnie widzimy dokładnie, jak zmienia się również nastawienie społeczne. 70% Polaków jest przeciwna ograniczeniu swobody robienia zakupów. I ta frustracja, to nastawienie Polaków będzie rosło. Chociażby poprzez pryzmat tego, że dzisiaj mamy inną aurę, inną pogodę. Ludzie zostają w niedzielę w domach, nie mogą zrobić zakupów, nie mogą wyjść z rodziną na spędzenie wolnego czasu w centrach handlowych, tylko dlatego, że takie mamy prawo. Tak? My jesteśmy od początku za tym, żeby jednak pracownicy handlu mieli równe uprawnienia, równe prawo co do tego, jak spędzają czas i kiedy pracują. I dlatego, jeśli chcielibyśmy nowelizować tę ustawę, to w kierunku i wyłącznie takim, żeby dała ona możliwość nie pracowania co najmniej w dwie niedziele w miesiącu pracownikom handlu na równych zasadach i możliwość robienia zakupów dla konsumentów. No tak, ale to jest postulat zgłaszany przez przedsiębiorców już od dawna. No niestety nie znalazł tutaj. No tak, ale ten sam postulat żadnego właśnie w tych sondażach ma duże poparcie społeczne, bo ponad 50% Polaków chciałoby takiego rozwiązania. I wydaje mi się, że z czasem, kiedy to ograniczenie handlu będzie jeszcze bardziej dokuczliwe poprzez kolejne niedziele ograniczające handel, 3 niedziele i w kolejnych latach wszystkie niedziele, społeczeństwo przekona się jednak, co straciło, że mieli możliwość robienia zakupów tak, jak robili przez 20 lat ostatnich i w tym momencie nie mają takiej możliwości. To nie jest tylko kwestia robienia zakupów. To, co widzimy w tych sondażach, to również fakt, że tak naprawdę elektorat wiejski i małe miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców bardzo oponują przeciwko temu zakazowi, bo to jest wolny dzień dla rodziny, która cały tydzień, spędzając czas w małej miejscowości, w miasteczku, czeka na tę niedzielę, żeby z rodziną, z babcią, z dziadkiem, z całą rodziną wyjechać właśnie na takie wspólne spędzenie czasu w centrum handlowym. Co jest dużą atrakcją akurat dla tej społeczności. Okej, no tam jakby idea przyświecająca temu projektowi była inna, no bo tą niedzielę Idea od początku do końca miała chronić pracowników. Natomiast tutaj w trakcie prac w parlamencie również Związek Solidarność była przeciwko temu, tym zapisom, które się pojawiły. 32 wyjątki w tej ustawie spowodowały, że tak naprawdę połowa pracowników handlu pracuje w niedzielę, a połowa nie. To prawda. Jakie są możliwe teraz scenariusze? Bo mówiło się nawet o tym, że to wstrzymanie prac nad tą nowelizacją, czyli jakby w niewielkim tylko stopniu zmieniającą obowiązujące już przepisy o
ograniczające handel w niedzielę spowoduje wycofanie się w ogóle z całej tej zmiany. No, przykład węgierski pokazuje, że tam po roku rząd zrezygnował, bo okazało się, że ten handel się tak poprzesuwał, że te małe sklepy, które miały być chronione przez te przepisy, najbardziej na tych przepisach straciły. No tak, i tutaj wydaje mi się, że to jest bardzo podobny scenariusz, dlatego że dzisiaj obserwujemy wzrost obrotów wyłącznie i tylko wyłącznie na stacjach benzynowych. Około 30% rok do roku. To pokazuje tak naprawdę tendencję, w jakim kierunku te zakupy zostały częściowo oczywiście przeniesione, bo nie możemy porównywać wyjścia do sklepu na, nie wiem, w sobotę czy w niedzielę do dużego sklepu, a robienie zakupów na stacji benzynowej. Natomiast z drugiej strony obserwujemy ten spadek dynamiki sprzedaży w dużo wielkopowierzchniowych obiektach handlowych. I to, co obserwujemy również, to, że upadają małe sklepy. Według wszelkich sondaży 15 tysięcy sklepów małych zniknie z mapy handlu. W najbliższym czasie. To będzie tragedia dla biznesu, ponieważ wydaje mi się jednak, że tutaj nie udało się osiągnąć tego skutku, tego celu, jakim było, nie wiem, polepszenie sytuacji małych sklepów poprzez zamknięcie konkurencji w tym dniu. Chodzi o to, że jednak Polacy mimo wszystko będą spożywać mniej, konsumować mniej. Zresztą Bank Crédit Agricole podawał ostatnie dane, że spadek sprzedaży jest na poziomie około 2% w tej chwili. Więc co pokazuje? Jeżeli wychodzimy do sklepu mając więcej czasu, możemy dysponować tym czasem i możliwością lepszego wyboru, dłuższego zastanowienia się, zrobienia większych zakupów, wydajemy więcej, rośnie konsumpcja. Jeśli wpadamy do sklepu po pracy, zmęczeni, po całym dniu robimy tylko krótką listę zakupową, tę, którą pamiętamy z danego dnia i tak naprawdę nie robimy zakupów spontanicznie, tak? Nie robimy impulsywnych zakupów, nie robimy zakupów na cały tydzień, tylko w tym momencie w danym sklepie. Tam problem z tym projektem jest też taki, że on trafił pod obrady Sejmu w trybie poselskim, czyli bez żadnej konsultacji ani z organizacjami przedsiębiorców, ani ze związkami zawodowymi, no i też bez oceny skutków regulacji. No tutaj decyzją pana marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego projektodawcy zostali zobowiązani do przedstawienia takiej oceny skutków tej regulacji, tego zaostrzenia zakazu handlu. No i pytanie, czy się wyrobią do środy, bo wtedy się zaczyna to przedostatnie, w piątek jest ostatnie posiedzenie Sejmu w tym roku. No, czy się wyrobią i czy faktycznie ten projekt jeszcze będzie w stanie przejść przez tą procedurę? Wydaje mi się, że jest to mało realne. Po pierwsze, po drugie, my wielokrotnie nawoływaliśmy, żeby jednak zrobić bardzo porządne badanie rynku. To w jaki sposób, jaki będzie tak naprawdę skutek społeczny i ekonomiczny dla tego handlu, bo tego nikt do tej pory nie zrobił, nikt tego nie wykonał. Powinniśmy to zrobić bardzo dobrze, bardzo porządnie, sprawdzić wszystkie za i przeciw i podjąć jedną, ale właściwą decyzję. Jeżeli nowelizujemy ustawę, to zróbmy z nią porządek, tak żeby wszystkie strony były zadowolone, pracodawcy, pracownicy i Solidarność. W tym momencie ta zmiana, nawet ta zmiana, to jest tak naprawdę łatanie złego prawa. I ona nie rozwiązuje podstawowego problemu, czyli zabranie swobody robienia zakupów dla klientów i to, że pracownicy są dyskryminowani w handlu. I przede wszystkim również zwracam uwagę na fakt podnoszony w wielu dyskusjach, dlaczego pracownicy handlu jako jedyny sektor mają mieć takie obostrzenia, jeśli chodzi o pracę w niedzielę, a pracownicy uniwersytetów, którzy w tym czasie wykładają na uniwersytetach studentom wiedzę, są w tym momencie inaczej traktowani, tak? Są nie z gro zawodów, które pracuje w niedzielę. Na przykład pielęgniarki i lekarze. No tak, ale tutaj bym zostawiła ten temat, no bo to jest jednak pomoc, pierwsza pomoc dla pacjentów i dla ludzi, dla społeczeństwa. Natomiast handel i inne usługi są tutaj w tym momencie wybrane przed nawias. Nie wiadomo dlaczego. Dlaczego w tym momencie handel ma być ograniczony w pracy w niedzielę, kiedy społeczeństwo życzy sobie tych zakupów. Pracujemy więcej w tygodniu. Nie mamy czasu poświęcać czasu tyle, ile byśmy chcieli na robienie zakupów. A poza tym to dobrze działa na gospodarkę. Jest konsumpcja, rośnie konsumpcja. Powinno się utrzymywać ten trend. A nie mówić, że dzisiaj tych skutków nie widać w momencie, kiedy mamy największy pik gospodarczy. Kto powinien oszacować te skutki i jakie one faktycznie mogą być? No bo inne skutki działania tych przepisów dotychczasowych pokazuje na przykład Związek NSZZ Solidarność, który stoi za tą pierwotną ustawą i za teraz jej nowelizacją. No inne efekty obowiązywania tych przepisów pokazują na przykład banki i różne instytucje gospodarcze. Kto powinien przygotować ocenę tej ustawy, żeby ona była obiektywna na tyle, żebyście Państwo ją mogli zaakceptować? Moim zdaniem jest to na pewno kwestia niezależnego instytutu lub no, powiedzmy chociażby PwC, który potrafi zbadać bardzo dokładnie takie skutki. Takie badanie było zresztą wykonane na Węgrzech i ono pokazało w tym momencie, jak to wygląda w rzeczywistości.
a jakie faktycznie mogą być skutki zaostrzenia tych przepisów i o tych placówkach i pocztowych i o otwarcie możliwości współpracy z członkami rodziny, ale też nie ze wszystkimi, bo na przykład najbliższe rodzeństwo przedsiębiorcy, czyli brat i siostra, się nie załapie w myśl tej nowelizacji. No właśnie, tutaj też to wzbudza wiele kontrowersji, dlaczego rodziną najbliższą nie jest brat i siostra, a tak naprawdę tak nie powinno być. No wydaje mi się, że pomaganie w ten sposób w przetrwaniu, czy nie wiem, w konkurencji małym sklepom nie jest rozwiązaniem. Wydaje mi się, że powinien ten handel tak naprawdę funkcjonować na jednych i tych samych, na równych zasadach. I tylko zmiany takie, powiedzmy, takie kosmetyczne, które dzisiaj mają mieć miejsce, nie rozwiążą tego problemu. I jeżeli nie zrobimy tej analizy bardzo dokładnie, rzetelnie, to nie będziemy mieć wiedzy na ten temat, w jakich kolejnych latach jak ta sytuacja będzie wyglądać i jak ta ustawa zaostrzy sytuację na rynku, a przez to oczywiście będzie miała wpływ realny na gospodarkę. No dobrze, a jaki jest obraz tego rynku handlowego po 9 miesiącach obowiązywania tych przepisów? No bo przypomnijmy, że one tam weszły w marcu tego roku. No nie, na niecały rok jest to 9 miesięcy w tej chwili funkcjonowania ustawy. No trudno było tak naprawdę wykazać jakby takie twarde dane. Z tego tytułu, że po pierwsze cały czas mamy jeszcze otwieranie nowych sklepów, które były zaplanowane w poprzednim okresie, które trzeba zrealizować jako inwestycje. I one oczywiście mają wpływ na wzrost sprzedaży, tak? No bo w tym momencie te słupki sprzedażowe rosną. Natomiast tempo w ogóle sprzedaży zmalało. Na to narzekają zarówno mali przedsiębiorcy, jak i również sieci wielkopowierzchniowe, które no, tak naprawdę niedzielny handel nie odrabiają w tygodniu. I nie jest to prawdą, że można straty niedzielnego handlu rozłożyć w tygodniu. Nie jest to możliwe, dlatego że powiedziałam, inaczej robimy zakupy w weekend, a inaczej robimy zakupy w tygodniu. A jak pani ocenia szansę powodzenia dwóch kolejnych poprawek, które formalnie się w projekcie nie znalazły, ale jednak no, zostały wyartykułowane przez związkowców Solidarności, czyli to wydłużenie zakazu handlu od 22 w sobotę do 5 rano w poniedziałek, no i drugie wpisanie do ustawy już takie wyraźne zakaz otwierania sklepów prowadzonych przez franczyzobiorców. No to już by było wyraźne uderzenie w sieć Żabka i nawet nam się pojawił w Sejmie taki głos, czy to jest ustawa napisana przeciwko jednej sieci handlowej w Polsce. Ktoś na sali sejmowej powiedział bardzo wyraźnie, że to krótko to przeciwko Żabce. Wydaje nam się, że jeżeli sieć działa zgodnie z prawem i nie narusza tego prawa i sądy to potwierdziły, nie powinno się w tym momencie tylko dlatego, że sprzedaje usługi właśnie te pocztowe, zmieniać prawo. Równie dobrze to działa w drugą stronę. Poczta Polska dzisiaj wygląda jak kiosk ruchu, a za chwilę może stać się miejscem sprzedaży w ogóle produktów spożywczych i też nie będziemy z tym dywagować. Alkoholu i papierosów również. Na przykład, więc to działa w obie strony. Każdy tak jak wyjątek... Tak wyglądają stacje benzynowe, na których można kupić schab bez kości, bez problemu. Zgadza się, więc to tak jak mówię, to w tym momencie zmienia jakby w ogóle istnienie danej potrzeby danej placówki w jej konkretnym zamyśle, w jakim powinna funkcjonować. Mówię tutaj o Poczcie Polskiej, czy chociażby stacji benzynowej. Wracając do pana pytania, jak to zmieni rynek, tak? No generalnie wydaje nam się, że to jest droga donikąd tak naprawdę, bo uważamy, że od początku zresztą postulowaliśmy za tym, żeby ten handel jednak działał w niedzielę i w te święta tak, jak powinien funkcjonować dla społeczeństwa, ponieważ dzisiaj w tym momencie Polska idzie pod prąd w stosunku do tego, co dzieje się w Europie, gdzie się liberalizuje prawo, właśnie jeśli chodzi o handel w niedzielę, gdzie się otwiera sklepy, gdzie się otwiera placówki handlowe niedzielne, po to, żeby ludzie mogli więcej konsumować i więcej wydawać pieniędzy. No, pani prezes, chciałem tylko pani powiedzieć, że dzisiaj w Sejmie się pojawił projekt autorstwa PSL przewidujący wprowadzenie wolnego, całkowicie wolnego w Wigilię i w Wielki Piątek, więc to może się okazać, że pójdziemy jeszcze dalej w przeciwną stronę. No na pewno nie byłoby to dobre rozwiązanie. A wracając do pana pańskiego pytania o te wydłużone godziny zamknięć do godziny piątej, no to byłaby naprawdę katastrofa dla polskiego społeczeństwa, dlatego że jeżeli sklepy nie będą mogły być zatowarowane w ciągu nocy po to, żeby o godzinie 7 rano klient wrócił do swojego sklepu lokalnego, ulubionego, nie wiem, jakiejś sieci i nie dostał towaru, który normalnie otrzymywał, bo nie będziemy w stanie mogli dostarczyć towaru na czas i miejsce. Czyli przed południem w poniedziałek można by oczekiwać, że sklepy będą po prostu puste w półkach i przebrany towar z piątku czy z soboty, tak? Tego byśmy na pewno nie chcieli i również pracując do godziny tam, nie wiem, 23. My nie trzymamy pracowników na siłę.
ci pracownicy są potrzebni tylko dlatego, że jest klient, który oczekuje obsługi i tego, żeby był w danym momencie, nie stał w kolejce długiej, żeby zrobił te zakupy szybko i żeby mógł wieczorem wrócić do domu jak najwcześniej. Więc jeżeli by ten sklep był pusty, nie byłoby klientów, to te sklepy nie byłyby otwierane. Po prostu klienci na nas po prostu wymagają, oczekują, że będziemy im służyć. Naszą misją jest służenie po społeczeństwu. Nie robimy nic w ich wbrew woli. Czy przewiduje Pani taki scenariusz, że rząd się wycofa z tych ograniczeń albo w jakiś sposób je, zamiast dokręcać śrubę, zliberalizuje? Ja myślę, że rzeczywistość zweryfikuje tak naprawdę już niedługo to, w jaki sposób społeczeństwo reaguje na ten zakaz handlu w niedzielę, na ile on doskwiera, na ile on zmienił tak naprawdę życie Polaków, na ile zmienił nasze przyzwyczajenia, które mieliśmy przez te lata i tak naprawdę pokaże, że nie pomoże ten zakaz właśnie w egzystencji małych sklepów w stosunku do innej konkurencji, ponieważ rynek polski jest owszem bardzo konkurencyjny i tylko danie możliwości handlowania wtedy, kiedy można i w danym momencie, i w danym miejscu może utrzymać przy życiu i przy egzystencji sklepy. No, miejmy nadzieję, że jak najmniej przedsiębiorców ucierpi na tym zakazie i że faktycznie zostaną wykonane jakieś miarodajne badania. I miejmy nadzieję, że będzie tutaj dominował zdrowy rozsądek w podejściu do przedsiębiorczości, do tego, w jaki sposób polscy przedsiębiorcy zorganizowali się po to, żeby właśnie stawić czoła konkurencji i jak społeczeństwo polskie może korzystać z takich właśnie wygód. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim gościem była Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.